Szanowni Państwo, istotą posługi kapelańskiej jest pomagać. Pomagać duchowo żołnierzowi, zwłaszcza jeżeli znajduje się na misjach zagranicznych w sytuacji wielkiego stresu. Ale równocześnie istotą kapelańskiej służby jest pomoc niesiona razem z żołnierzami. Tam w miejscach konfliktu, wojen. Tak było chociażby w Afganistanie. 21 grudnia 2011 roku zginęło 5 naszych żołnierzy, którzy nieśli pomoc humanitarną miejscowej ludności. Szanowni Państwo, znana jest przypowieść o ubogiej wdowie, która wrzuciła do świątynnej skarbony 1 grosza. Pan Jezus powiedział, że ona najwięcej wrzuciła. To jest niezwykle ważna uwaga, żeby uszanować każdy grosz, który dany jest z serca, który rodzi się z wrażliwości, by iść z pomocą potrzebującemu. Dlatego z wielkim szacunkiem chylimy głowę przed tymi, którzy organizują pomoc przez 365 dni i to co roku. Zarówno tu w kraju, bo bieda jest, ludzi bezdomnych, biednych jest wielu, ale równocześnie, którzy widzą tą biedę i chcą jej zaradzić gdzieś daleko poza granicami kraju. I między innymi często dochodzi do nas głos z Iraku, z Syrii, pomóżcie naszym rodakom tam na miejscu, bo to nasza ziemia, to nasza ojczyzna. Pomóżcie nam, byśmy mogli przetrwać i byśmy mogli dalej tam wielbić Boga i na tej ziemi żyć. Dlatego też ordynariat polowy, pomagając tu na różnych obszarach w kraju, rodzinom wojskowym, ale nie tylko, ofiarom kataklizmów w różnych rejonach świata, angażuje się w sposób szczególny w pomoc ofiarom wojen i przemocy. Dlatego też bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj gościć księdza arcybiskupa, który jako świadek przemocy, wojny będzie nam mógł powiedzieć, jak pomagać, by ta pomoc była owocna, by była skuteczna. Dziękuję bardzo. W kilku punktach opowiem wam. Avant, j'étais en Argentine. Przedtem byłem w Argentynie. Le 1er janvier 2013. 1 stycznia 2013 roku. Le pape Benoît m'a nommé métropolite de Homs, Hama et Evroud en Syrie. Papież Benedykt XVI mianował mnie biskupem metropolitą Homs, Jamrud i jeszcze jakiegoś miasta. La volonté de Dieu, la providence divine. Wola Boża i opatrzność Boża. J'ai quitté Argentine. Więc je suis venu directement pendant la guerre à Syrie. Więc opuściłem natychmiast Argentynę i bezpośrednio przyjechałem do Syrii, która była w czasie wojny, w stanie wojny. To jest posłuszeństwo życia zakonnego. I wola Boża dla naszej misji. Gdy przybyłem do Syrii, moja diocezja Homs était entourée była otoczona dżihadystami de ISIS, z ISIS de toute la région. Z każdej strony, z każdej strony regionu. Je suis syrien. Jestem Syryjczykiem de Yabrud. Z Yabrud. Mon village de Yabrud était en la main des djihadistes. Moje miasto, moja wioska Yabrud była w rękach dżihadystów. Mais je peux entrer et sortir de mon village avec précaution.
ale mogłem się wychodzić i wchodzić do mojej wioski z wielką ostrożnością. Du 1er janvier jusqu'à novembre. Od 1 stycznia do listopada 2013 roku. La situation en la région de Homs était un peu dangereuse. Sytuacja w Homs i w okolicach była trochę niebezpieczna. La guerre a commencé. La bataille. Le plus grand a commencé en le village de Kusair. Największe walki rozpoczęły się w wiosce Husay. Kusair, c'est un village près de la frontière du Liban. To jest wioska przy granicy Libanu. C'est un centre. W centrum. Principal pour les djihadistes. To blisko centrum głównej siedziby dżihadystów. Entre Liban et Syrie. Są tam oni między Libią a Syrią. La première bataille était en ce village contre l'armée syrienne avec l'alliance de l'Iran de Hezbollah ont libéré Al-Qusayr. Pierwszy etap ważny dla naszego kraju to było, gdy wojska państwowe z J'ai entré Al-Qusayr le deuxième jour. Następnego dnia po tym wyzwoleniu wszedł do wioski Husay i zobaczył na własne oczy les icônes, ikony, les croix, krzyże, les phrases i zdania sur le mur, na murach, na ścianach, les phrases contre les chrétiens. Zdania przeciwko chrześcijanom. Czy mamy ze sobą ikonę, którą przywiozłem z Syrii? Niestety została w biurze. To jest, może ja, je vais parler de cette icône en polonais. To jest ikona i krzyż, krzyż całkowicie zniszczony, taki pogięty, a ikona ze zniszczoną twarzą Chrystusa Pantokratora. April Qusayr. Po tej wiosce Husayd. L'armée syrienne avec l'alliance ont commencé Arma syryjska z aliantami la région del Kalamun. Zaczęła wyzwalać region El Kalamun. El Kalamun, yani c'est-à-dire le village de Maaloula. Que vous avez écouté Maaloula. To jest region z miastem Maaloula. Maaloula, c'est un village avant Christ. To jest, mówił, że to jest wioska, która istniała przed Chrystusem. I jusqu'à maintenant, les gens de Maaloula parlent l'araméen. I do dzisiaj ludzie z wioski Maaloula mówią po aramejsku. La langue de Christ. Językiem Chrystusa. Yabrud, Nabk, Ara. Quatre villages. Cztery wioski. I cette guerre a duré quatre mois. I siedem rodzajów wojen przez cztery miesiące przeżyli. Może chyba ataków wojennych, takich agresji. Pendant le 4 de novembre jusqu'à février. Od 4 listopada do lutego 2014. Czyli od listopada 2013 do lutego 2014. Les jihadistes ont menacé alo-chrétienne. Dżihadyści bardzo silne ataki i takie zastraszenia stosowali wobec chrześcijan. Postawili warunki. Que sont les conditions? Jakie to były warunki? J'ai écouté. Słuchałem. Devant ma cathédrale. Przed moją katedrą w Yabrud. Convertir à l'islam. Nawrócić się na islam. Payer. Opłacić. Pour vivre chrétien, il faut payer chaque mois. Aha, żeby żyć jako chrześcijanin, trzeba składać podatki cały miesiąc. Après, el martyr. Si je n'accepte les deux choses. Jeżeli nie przyjmę tych dwóch warunków, męczeństwo.
Il y a autre condition. Jeszcze jeden warunek. Par exemple, na przykład. L'homme ne peut pas marcher avec sa femme en la route. Mężczyzna nie może iść obok swojej żony ulicą. Il ne peut pas pour, il faut assister si aussi la oration de l'islam. Tu nie zrozumiałam. Trzeba. Monseigneur, encore une fois, parce que je n'ai pas compris. Il faut des conditions, une condition mm-hmm. plus, les jeszcze oblige, hein? Les jihadistes obligent mm-hmm. à tous les peuples tak? de prier en la zone, en l'heure de la prière. Aha, i czwarty warunek, dżihadyści zmuszają, żeby wszyscy w godzinach modlitw muzułmańskich łączyli się z nimi w tej modlitwie. Mm-hmm. Il oblige encore que les femmes mettre la voile. Wszystkie, tak. I zmuszają wszystkie kobiety, aby nosiły welony na twarzy. Nakryte. De cette manière, quand les gens ont écouté, écouté les conditions, 900 familles chrétiennes ont quitté le village. Gdy ludzie usłyszeli te cztery warunki, 900 osób opuściło wioskę. En même temps, il y a des enlevés. Jednocześnie są porwania. Ils ont enlevé en Yabroud, porwania, le village de Yabroud, porwania w Yabroud. À peu près 10 personnes. Około 10, mniej więcej 10 osób porwano z wioski Yabroud. Ils m'ont touché à mi. To mnie, to mnie też dotyczyło. Ils ont enlevé le premier, le fils porwali, de mon frère. Porwali syna mojego brata. Nous avons payé 30 000 dollars. Zapłaciliśmy 30 tysięcy dolarów jako wymianę, na wymianę, jako okup. Et après deux mois, ils ont enlevé mon frère. A po dwóch miesiącach porwali mojego brata. I ils ont intenté avant la libération de Yabroud d'enlever mon frère major. I dwa miesiące przed wyzwoleniem Yabroudu mojego starszego brata porwali. I enlevé encore à peu près sept chrétiennes. Sept chrétiennes de Yabroud. I jeszcze siedem chrześcijanek z Yabroudu porwali. Pour cela, le fin de février, avant que l'armée syrienne a pris la décision pour libérer Yabroud, mm-hmm. toutes les familles de Yabroud ont sorti de Yabroud, restaient seulement 19 personnes chrétiennes. W lutym 2014 roku, gdy armia syryjska z aliantami zdecydowała, żeby wejść i wyzwolić Yabroud, zostało 19 chrześcijan w wiosce. Ils ont tué une personne, décapité. Ucięli głowę, zabili jedną osobę. Devant sa mère. To była, ten homme? No, c'est un homme. To był młody mężczyzna. Devant sa mère pour sa foi. Przed jego własną matką mu ucięto głowę. I to był męczennik za wiarę. Après la libération de Yabroud, la libération de Nabek, de Ara, les chrétiens de Ara, par exemple, ont sorti à minuit. Po Yabroud wyzwolono dwie następne wioski i na przykład chrześcijanie z tej miejscowości Ara wyszli o północy avec le prêtre, z ich kapłanem, z księdzem. Ils ont marché à peu près 25 kilometrów. Szli w tą nocą 25 kilometrów. En prière. W modlitwą. I grâce à Dieu, ils ont sauvé des djihadistes. I dzięki Bogu zostali wyzwoleni, nie wpadli w ręce dżihadystów. C'est un miracle. To jest cud. C'est un miracle. To jest cud. Mm. Après le Calamund, po Calamund, po nous avons commencé de travailler avec les djihadistes pour sauver Homs. Zaczęliśmy rozmawiać z dżihadistami, aby uratować miasto Homs. Nous avons fait beaucoup de conversations avec l'ONU. Bardzo dużo z
ONZ-em rozmawialiśmy. Et avec le gouvernement. I z rządem. Pour que les djihadistes sortent du centre de Homs à autre lugar. Aby dżihadyści opuścili Homs, centrum Homs i przenieśli się w inne miejsce. Après beaucoup de conversations. Po wielu, wielu rozmowach. Ils ont tué. Zabili. Le père France. Ojca Franca, tego jezuita, o którym pewnie słyszeliśmy. C'est un père jésuite. To jest ojciec jezuita. Ils ont le tué. Holander. À la chaise. Zabili go, gdy siedział na krześle. To en Pologne nous avons beaucoup entendu élu de ce meurtre. J'ai vu la chaise. Widziałem krzesło. J'ai célébré le funérailles d'elle. I to ja celebrowałem mszę świętą pogrzebową ojca Franca. Après deux semaines. Po dwóch tygodniach de tuer le père France, po śmierci ojca Franca, les djihadistes ont accepté de sortir de Homs. Dżihadyści przyjęli, zgodzili się opuścić Homs. À condition, pod warunkiem, que le prêtre, że księża accompagne à eux un le bus, towarzyszą im i ich tym i ich armii. À l'autre lugar. Do miejsca, gdzie się będą przenosili. Et en ce moment, nous avons vu, nous avons i w tym momencie widzieliśmy, un jour terrible, si on levait le prêtre ou non. Dla nas to było pytanie, czy porwą, czy zabiorą tych księży, którzy mieli im niby towarzyszyć, czy ich wypuszczą wolnymi. Le 9 mai 9 maja 2014. J'ai entré la première fois à ma cathédrale. Po raz pierwszy wszedłem do mojej własnej katedry. Qu'est-ce que je vis en ma cathédrale? Co widziałem, zobaczyłem w mojej katedrze? Le salon. Comment cet salon? To chyba będzie nawa główna. Sala w takiej wielkości sala, jak ta. Au-dessus de la cathédrale. Nad katedrą. C'est un hôpital. To był szpital. Militaire. Wojskowy. Pour les djihadistes. Dla dżihadystów. Urządzili sobie tam szpital wojskowy. Il y avait 45 lits. Było w nim 45 łóżek. J'ai compté. Liczyłem sam. 45 lits. 45 łóżek. À une chambre à côté de la salle. W pokoju obok tej wielkiej sali. J'ai ramassé. Pozbierałem. 25 pudełek chyba. De médicaments. Lekarstw. Tous les médicaments d'Europe. Wszystkie lekarstwa pochodzenia z Europy. Je parle franchement maintenant. Mówię wam bezpośrednio to, co widziałem. La réalité. To była rzeczywistość. Et tous les matériaux. I wszystkie des médicaments. Wszystkie lekarstwa. La photographie, la paraaser photo de rentgen i tak dalej. Sont nouveaux. To był sprzęt był bardzo nowy, wysokiej jakości. Sont nouveaux et sont d'Europe. I pochodzenia europejskiego. Después. Potem j'ai entré à ma cathédrale. Wszedłem do mojej katedry. Il y a des bombes. Były bomby. Nous avons, grâce à Dieu, nous avons sauvé une bombe était en la cathédrale. Dzięki Bogu uratowane zostało nam życie, chociaż byliśmy w tej katedrze. Et nous avons commencé después l'année passée con la ayuda de l'église de détresse et l'association de reconstruire nuestra cathédrale. I potem za pomocą kościołowi w potrzebie powoli rozpoczęliśmy odbudowę naszej katedry. Et nous avons rencontré jusqu'à maintenant depuis deux semaines deux bombes en le toit. Ne pas exploité. A dwie bomby znaleźli, które prawdopodobnie miny, dwa tygodnie temu znaleźli pod katedrą dwie miny, które udało im się rozmontować. Le qui passe en Homs,
To, co le się même stało maintenant w Homs, a passé en Aleppo. To samo się stało w Aleppo. Aleppo, une ciudad depuis trois ans et dominée pour les djihadistes. Je n'ai pas compris la première partie de la phrase. Vous étiez à Aleppo il y a trois ans. Je n'ai pas fui alors. Aleppo depuis trois ans. Hein? Mm-hmm. Aleppo, przepraszam, Aleppo od trzech lat jest całkowicie w rękach dżihadystów. I Aleppo, vous savez bien que Aleppo, c'est une ciudad de commerce, d'industrie. Wiecie, że Aleppo to jest miasto wielkiego handlu, miasto przemysłowe. C'est un point entre Europe i Orient. To jest miejsce wymiany między Europą a Bliskim Wschodem. Au commencement de la guerre, na początku wojny, ils ont volé toutes les fabriques de Aleppo. Oni ukradli, zabrali wszystkie fabryki w Aleppo. Chodzi chyba o dżihadystów. À peu près il y a 1200 fabryk en Aleppo. W Aleppo było 1200 fabryk, 1000 miejsc, 200 miejsc produkcji. Ils ont volé tout. Wszystko zabrali. Quand les djihadistes entrent à un village, ou à une ciudad, ou à une maison, ne laissent rien. Gdy dżihadysta, gdy dżihadiści wchodzą do miasta, do wioski, do jakiegokolwiek domu, nie zostawiają nic. Ne laissent rien. Nic. C'est un peu de la. Que notons aujourd'hui? Co mogę powiedzieć o sytuacji dzisiaj? Le premier lugar, pierwszym miejscu, na pierwszym miejscu. L'émigration. Emigracja. Szanowni Państwo, nie będę się odnosił tutaj do całej działalności charytatywnej świadczonej przez Caritas Ordynariatu Polowego i przez Ordynariat Polowy. Państwo otrzymali taki materiał. Ja tylko się odniosę krótko do ostatniej zbiórki, która odbyła się 14 stycznia 2017 roku w 14 miejscowościach, kiedy odbywały się pikniki Bezpieczna Polska organizowane przez wojsko. Zostało Caritas Ordynariatu Polowego zostało poproszone przez Ministerstwo Obrony Narodowej o włączenie się właśnie z taką akcją na rzecz pomoc rodzinom w Syrii. Przeprowadziliśmy takie zbiórki właśnie, jak mówiłem, w 14 miejscowościach. Zebraliśmy dokładnie 14 076 zł i 2 grosze, co przekażemy oczywiście dla Kościoła w potrzebie, który właśnie będzie te jako pierwsza transza tą zbiórkę przekaże jako pomoc właśnie dla chrześcijan tam i nie tylko chrześcijan w Syrii. O tym powie ksiądz profesor Cisło. To z mojej strony na razie tyle. Dziękuję. Szanowni Państwo, ekscelencje, króciutko. Dramat Syrii znamy, dramat Iraku znamy. Liczby porażają. Irak z 1,5 miliona chrześcijan, pozostało ich 200 tysięcy, co roku 40 ubywa. To jest wielka wina całego cywilizowanego świata, jeśli dzisiaj oglądamy w mediach dzieci wyciągane spod gruzów, jeśli oglądamy głodujących ludzi, jeśli oglądamy kobiety sprzedawane jako niewolnicy. Pytanie, pamiętamy to dramatyczne pytanie człowieka w Aleppo. Gdzie jest ONZ, gdzie jest Unia Europejska, gdzie są ludzie, którzy dzisiaj pozwalają na taki dramat? To się dzieje na naszych oczach i to jest nasza odpowiedzialność. I nikt nas z tego nie zwolni, bo ta krew niewinnych wołał pomstę do nieba. Czy zrobiliśmy wszystko, co możliwe? Chyba nie. Każdy gest, który przynajmniej jedną łzę otrze z tego oczu dziecka, jest wart poparcia i jest wart podziękowania. I na ręce księdza biskupa Polowego składam serdeczne podziękowanie za to, że w trudnych warunkach Caritas nigdy nie odmawia pomocy. A ponieważ my mamy kontakt bezpośrednio z tymi świadkami na miejscu, jak zarówno w Syrii, jak i w Iraku, stąd jesteśmy tylko tym pomostem, przez który to dobro płynie. Ksiądz arcybiskup wspomniał o tragedii Syrii. Kilka, wyobraźcie sobie Państwo dzieci, które pozostały kilka lat bez edukacji. Są dzisiaj świetnym łupem dla różnych organizacji przestępczych, są wcielani jako bojownicy, opłacani przez różne organizacje terrorystyczne. Nie mówiąc o traumie, którą przeżywają, którą dzieci, które patrzyły na śmierć swoich rodziców, na wszelkie okrucieństwo, jakie niesie z sobą wojna.
I my jako Polacy podejmujemy ten obowiązek moralny, aby przynajmniej poprzez solidarność z nimi okazać, że komuś na nich zależy, że cały świat o nich nie zapomniał. Potrzeb jest bardzo wiele. Kościół w Polsce przez 2 lata miał Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym dedykowany Syrii. Gościliśmy biskupa Odo, który jest szefem Caritasu w Syrii. Gościliśmy innych przedstawicieli Kościoła Syryjskiego, patriarchę Lahama z Damaszku. Z arcybiskupem Gondeckim byliśmy w Damaszku, aby poprzez naszą obecność zaświadczyć, że los Syryjczyków jest bliski sercu Polaków. My jako kraj, który doświadczył, co to znaczy wojna, co to znaczy zabór, niewola, wiemy, ile ci ludzie cierpią. Dzisiaj chciałem tylko powiedzieć o jeszcze jednym projekcie, bo tych projektów jest wiele. Od 1 lutego rozpoczynamy projekt, który polega podaruj puszkę mleka. Chodzi o to, żeby przynajmniej 3 tysiące dzieci, których matki nie mają naturalnego pokarmu, bo są niedożywione, bo cierpią, dostały co miesiąc te matki mleko w puszce, w proszku, żeby nakarmić swoje dzieci. Proszę Państwa, w Syrii często używano wody, często używano leków jako środka szantażu. Rządy Europy wprowadziły embargo na dostarczanie leków. Rząd się według klasyka zawsze wyżywi, czyli rząd dostanie leki. Ci, którzy cierpieli, to byli prości, najbiedniejsi ludzie. Kiedy ojciec jezuita w Damaszku pytał mnie, proszę księdza, co mam wybrać? Czy kupić lek na cukrzycę, czy na ciśnienie, czy dać możliwość dializy? Nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, którego człowieka mam wybrać. To były dylematy tych ludzi Kościoła. I pamiętajcie Państwo, że Kościół dzisiaj jest dla tych ludzi wszystkim. Jest szpitalem, jest kuchnią. W Aleppo organizowaliśmy kuchnię dla wszystkich, którzy byli głodni. 100 tysięcy euro kosztowały tysiące obiadów wydawane, przynajmniej jeden posiłek ciepły, żeby ci ludzie dostali. Jeśli trzeba ciepłe buty czy odzież, widzieliście Państwo może wczoraj w Libanie, jaka zima jest. Na nieszczęście jeszcze to. Nie ma prądu, nie ma gazu, nie ma wszystkiego. Kościół musi im dostarczyć wszystko. Bo kto im da, jeśli nie Kościół? I to dzięki Państwu, temu, że zachęcacie Polaków do pomocy, serdecznie Wam dziękujemy, bo robicie coś bardzo ważnego. Mówicie w ich imieniu, co się z nimi dzieje. Proszę Państwa, Kościół w Syrii i w Iraku jest dzisiaj w Wielkim Piątku, jak mówił ksiądz Douglas. To również Wam kładę na serce, żebyśmy im pomogli dojść do poranka niedzieli Zmartwychwstania. I jeśli my niczego nie zrobimy, to nie sądźmy, że ktokolwiek inny będzie robił. Widzicie Państwo ten bezład organizacji międzynarodowych, to jest przykre. I musimy się upominać i być ich głosem. I to jest nasz obowiązek. Dziękuję bardzo. Avant la guerre, przed wojną il y a à peu près było mniej więcej 2 miliony chrétiens en Syrie. 2 miliony chrześcijan w Syrii. De toutes les religions. Ze wszystkich wyznań. Nous avons en Syrie les Grecs orthodoxes, mamy w Syrii Greków orthodoxes, prawosławnych, katolików, Syrian orthodoks, Syrian katolik, Arminus katoliks, Maronitów, Nustrien, Nestorianów, Latinos, rzymskokatolików, rzymskich katolików. Maintenant, całą. De toutes les religions, de toutes les religions. Z wszystkich wyznań chrześcijańskich. Pendant la guerre, w czasie wojny i jusqu'à maintenant, do dzisiaj, nous avons perdu, straciliśmy à peu près la moitié, prawie połowę. À peu près la moitié. Prawie połowę. Bien, je parle, par exemple, de mi diocèse. Na przykład pewnego dnia z mojej diecezji exactement, mam teraz dokładnie en mi diocèse 5000 familles chrétiennes grecques melkites catholiques. W mojej diecezji mam 5000 rodzin grekokatolików. Famille ou personne? Famille. Rodzin, 5000 rodzin. J'ai perdu 1200 familles. Straciłem 1200 rodzin. Je ne sais pas jusqu'à maintenant où sont. I do dzisiaj nie wiem, gdzie oni są, czy w Libanie, en Europe, czy w Europie. En Syrie même. I tak samo. Nous avons beaucoup de travail pour chercher à notre famille
qu'ils ont réfugiés. Mamy wiele pracy z tym, żeby nawiązać kontakt z rodzinami, które wyemigrowały. Je suis optimiste. Jestem optymistą. Si il y a un peu de paix, jeśli jest je crois que beaucoup de chrétiens retournent à sous maison. Wierzę, że wielu chrześcijan powróci do swoich domów. Proszę Państwa, w Syrii nie ma pozytywnej opozycji, nie ma opozycji złej. Jednych popierają Arabia Saudyjska, Kuwejt, rozgrywając swoje interesy, innych popierają Stany Zjednoczone. Jak Państwo zobaczycie, tak na przykładzie najlepszych leków, najlepszego sprzętu medycznego, to wszystko jest w Syrii. Jeśli bylibyśmy uczciwi, to postawmy pytanie, czemu państwa z Europy Zachodniej nie sprawdzą, gdzie ich obywatele walczą i po której stronie? Ile państwa Europy Zachodniej zarabiają na handlu bronią? I z jednej strony mamy usta pełne frazesów o pokoju, a z drugiej strony miliardami płyną pieniążki za sprzedawaną broń. To są krwawe pieniądze. I tak wygląda polityka wielu krajów europejskich. A jeśli państwo się dziwicie, to sprawdźcie sobie, mamy oficjalne dane, ilu oficerów dżihadystów było wykształconych w Bundeswehrze, ilu oficerów jest podejrzewanych o kontakty. To są fakty podawane oficjalnie w mediach. Czy trzeba nam czegoś więcej jeszcze dodawać? Pan pytał o dzieci. To tak jest jak w Iraku. Te dzieci są organizacje różnych psychologów, psychiatrów, są grupy ze Stanów Zjednoczonych, z Holandii. Oni pracują z tymi dziećmi, żeby wyprowadzić je z traumy. Na tym polega praca z dziećmi. Natomiast pamiętajcie Państwo, bo jedna z redakcji podczas Światowych Dni Młodzieży zapytała młodą Syryjkę, czy chce zostać w Polsce. Nie, ona chce wrócić do domu i pracować i studiować. To, czego oni od nas oczekują, to po prostu pokoju, niczego więcej od nas nie chcą. Pourquoi les chrétiens restent en son pays? Dlaczego chrześcijanie powinni zostać w swoim kraju? Je veux retourner un peu. Trochę teraz wrócę do roku 1970. Al commencement de la guerre du Liban. Na początku wojny w Libanie. Il y avait un plan. Był plan. De ce temps-là. W owym czasie. Pour. Aby. Que les chrétiens quittent Orient Medio. Le retraité. Żeby wszyscy emeryci opuścili Liban. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Le ministre extérieur. Minister spraw zewnętrznych a fait une réunion zorganizował zebranie avec le président de Liban. Z prezydentem Libanu. Deux heures, dwie godziny trwało, pour le convaincre, aby go przekonać, que les chrétiens quittent Liban. Żeby chrześcijanie opuścili Liban. C'est l'année 1970. To był rok 1970. C'est-à-dire, il y a un plan de beaucoup de temps à temps. To znaczy, był już taki plan, który pojawił się wiele lat wcześniej. Quand le président de Liban. Gdy prezydent Libanu. A pris la décision que les chrétiens restent au Liban. Podjął decyzję, że chrześcijanie pozostają jednak w Libanie. La guerre a commencé au Liban. Rozpoczęła się wojna w Libanie. Et après. En l'année 1992, je vous donne la date. W 92, podaję wam datę, 1992. L'ambassadeur. L'ambassadeur. De notre d'État uni. De l'État uni. Stanów Zjednoczonych. A offrir. Ofiarował. Pour les responsables chrétiennes. Odpowiedzialnym za wspólnoty chrześcijańskie w Libanie. Parmi eux, między nimi supérieur général de congrégation. Był odpowiedzialny, przełożony mojej wspólnoty zakonnej. La division de Liban. I przedstawił podział Libanu. Podzielił się Libanem. Le pape, le saint pape. Jean-Paul II. Święty papież Jan Paweł II. C'est un grand témoignage. Daję wam teraz wielkie świadectwo. A refusé. Odmówił. La division du Liban. Nie zgodził się na podział Libanu. Et
la division de Liban et a dit franchement. I odpowiedział bezpośrednio. Les chrétiens ne peuvent pas vivre. Chrześcijanie nie mogą żyć. En une région fermée. W rejonie zamkniętym, ograniczonym. Les chrétiens sont missionnaires. Chrześcijanie są misjonarzami. Le que passe au Liban. To co się dzieje w Libanie. Depuis l'année 82. Od 92. Teraz. Passe. Staje, en Irak i en Syrii. W Iraku i w Syrii. Schemat się powtarza. Pour cela, dlatego il faut que l'église, trzeba, aby Kościół, il faut que les politiques, aby politycy międzynarodowi comprendre bien, dobrze zrozumieli, si les politiques, jeśli politycy veulent que les chrétiens sortent de Orient Médio. Chcą, żeby chrześcijanie opuścili Bliski Wschód. C'est un grand dangereux. To wielkie niebezpieczeństwo. Non seulement pour les chrétiens, pour tous les chrétiens du monde. Nie tylko dla tamtych chrześcijan, ale dla wszystkich chrześcijan na całym świecie. Il pape François. A papież Franciszek. Quand j'étais avec lui l'année passée, gdy spotkałem się z nim w ubiegłym roku, il travaille encore pour que les chrétiens restent en son pays. Cały czas pracuje, aby chrześcijanie pozostali w swoich krajach. C'est notre travail maintenant. To teraz nasz trud, nasza praca. Je demande de vous, proszę was, en la information qui parle bien la réalité et la vérité. Żeby informacje zawierały prawdę i rzeczy, opisywały rzeczywistość. Szanowni Państwo, na cmentarzu w Redipulia papież Franciszek wypowiedział takie zdanie. Nad każdym z wojennych cmentarzy powinno wisieć motto, co mnie to obchodzi. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za dzisiejsze spotkanie. Za każdą pozytywną informację, zachętę do tego, by pomagać chrześcijanom. Jestem bardzo wdzięczny, ponieważ nie ma nic gorszego niż obojętność. Dlatego przeciwdziałajmy tej obojętności, rozpalajmy odpowiedzialność i pobudzajmy do czynienia dobra, do niesienia pomocy chrześcijanom tam na miejscu, w Syrii, w Iraku i w innych krajach doświadczonych przez wojnę i przemoc. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy.